Hola, ¿cómo estás? Pokażę Ci dzisiaj, jak z pomocą podcastów możemy efektywnie uczyć się hiszpańskiego. Podcasty to wspaniała metoda na naukę języków, ale jak każda rzecz, trzeba się nauczyć, jak jej używać. Dlatego, jeśli chcesz się dowiedzieć, jak uczyć się hiszpańskiego właśnie w ten sposób i najlepiej skorzystać z ulubionych nagrań, koniecznie obejrzyj ten filmik do końca. Mam dla Ciebie przygotowane 5 użytecznych porad do wykorzystania w nauce hiszpańskiego z pomocą podcastów. ¡Empezamos! W dzisiejszych czasach można znaleźć w internecie tysiące podcastów w języku hiszpańskim. Ja osobiście publikuję co tydzień nowe podcasty, które można posłuchać na moim kanale SoundCloud. Poniżej tego filmiku znajdziesz link do tych podcastów. Mogą Cię zainteresować. Najlepszą rzeczą związaną z podcastami jest możliwość odsłuchania ich w każdym miejscu. Na przykład podczas spaceru, w samochodzie, w drodze do pracy, w tramwaju, gotowując, sprzątając. Ale czy rzeczywiście korzystamy z możliwości, które dają nam podcasty? Czy efektywnie uczymy się wówczas hiszpańskiego? Odpowiedź brzmi niestety nie. Bardzo ważne jest, byśmy efektywnie nauczyli się korzystać z podcastów, ponieważ spędzenie kilkunastu godzin pasywnego słuchania francuskiego to nie oznacza, że nauczymy się tego języka. Dobrze, ale jak w takim razie uczyć się hiszpańskiego za pomocą podcastów? Oto moje 5 porad, jak to zrobić. Porada numer 1. Korzystaj jedynie z podcastów stworzonych do nauki hiszpańskiego. Przynajmniej na początku. Kiedy rozpoczynamy naukę hiszpańskiego, jedna z pierwszych rzeczy, jaką robimy, to poszukiwanie hiszpańskiej stacji radiowej lub programu telewizyjnego po hiszpańsku. Nie jest to dobry pomysł, ponieważ na początku Twojej przygody z językiem hiszpańskim całkowicie nic z tego nie zrozumiesz i będziesz miał tylko frustrację. Czy ty kiedyś pomyślałeś, kurde, ale szybko mówią ci Hiszpanie, nic nie rozumiem. Dlatego moją pierwszą radą jest, by korzystać jedynie z tych podcastów, które zostały przygotowane z myślą o nauce hiszpańskiego. A rada ta skierowana jest przede wszystkim dla tych osób na poziomie początkującym oraz średnio zaawansowanym. Jest to z pewnością najlepszy wybór. Moim zdaniem jedną z najlepszych stron w internecie jest Español Automático. Można tam znaleźć setki podcastów na różnych poziomach zaawansowania. A na moim kanale SoundCloud możesz również znaleźć podcasty do nauki hiszpańskiego, na przykład w serii podcastów o nazwie María y Juan. Stworzyłam tą serię z myślą przede wszystkim o osobach na poziomie początkującym, także sprawdź je i z pewnością pokochasz te podcasty. Transkrypcje do tych podcastów dostępne są w mojej Akademii Hiszpańskiego wraz z setkami innych materiałów do nauki hiszpańskiego. I nie przejmuj się, jeśli podczas słuchania podcastów rozmówcy mówią bardzo wolno. Jest to celowe działanie, by przyzwyczaić słuchaczy do języka hiszpańskiego i stopniowo zwiększając tempo rozmów podczas kolejnych odcinków. Porada numer 2. Słuchaj tematów, które najbardziej Cię interesują. Jasne jest, że jeśli słuchamy tematów, które się nam podobają, potrafimy się lepiej skupić i skoncentrować się na treści, prawda? Dlatego wybieraj podcasty, które dotyczą tematów, które najbardziej Cię interesują. Na przykład, jeśli lubisz sport, słuchaj podcastów na temat sportu. Jeśli lubisz literaturę, słuchaj podcastów na temat literatury. Mnie osobiście interesują tematy związane z psychologią. Dlatego bardzo często wyszukuję
podcastów w języku polskim, w języku angielskim związane z tym tematem. Z drugiej strony nigdy nie szukam podcastów związanych z polityką czy z żużlem. Porada numer 3. Słuchaj uważnie. Kiedy słuchamy podcastów w naszym ojczystym języku, możemy robić w tym samym czasie inne rzeczy, na przykład gotować, sprzątać, pracować. Niewątpliwie nie polecam tego robić, jeśli chcemy się nauczyć nowych rzeczy, słuchając podcastów w języku obcym, na przykład po hiszpańsku. Jeśli chcemy nauczyć się mówić słów czy wyrażeń, analizować konstrukcje gramatyczne, czy poznać ogólny kontekst zdania, musimy aktywować nasz mózg i przestawić go w tryb nauki, by działał on w aktywny sposób. Dlatego najważniejsza jest pełna koncentracja na podcaście, jeśli jest to możliwe, robienie notatek i stworzenie własnej listy nowych słówek. Te kilka minut pełnej koncentracji będą bardziej efektywne niż godziny pasywnego słuchania nagrań. Oczywiście, im wyższy poziom zaawansowania, tym łatwiej robić coś innego, inne rzeczy podczas słuchania podcastów. Ale przede wszystkim na początku naszej przygody z hiszpańskim trzeba się w pełni skoncentrować na tym, co robimy. Oczywiście możemy również słuchać różnych rzeczy w języku hiszpańskim w tle. W ten sposób oswoimy się z dźwiękami języka hiszpańskiego oraz sposobem mówienia rodowitych Hiszpanów. Zawsze załapiesz coś nowego, prawda? Podoba się Tobie dzisiejszy filmik? Czy moje porady wydają się Tobie użyteczne? Jeśli tak, to czekam na lajka i subskrybuj mój kanał już teraz. A teraz dam Tobie czwartą radę związaną z słuchaniem podcastów. Porada numer 4. Rób notatki. Wcześniej mówiłam, żeby podczas słuchania podcastów robić notatki. Jest to bardzo użyteczne. Gdy zapisujemy w notesie nowe słowa czy wyrażenia, łatwiej nam jest je przypomnieć i wrócić do nich później. Ja na przykład mam pamięć wzrokową, dlatego łatwiej mi jest zapamiętać te rzeczy, które są napisane. Czytam je kilka razy i w ten sposób zapamiętuję. Natomiast nawet podczas wysłuchania 100 razy jednego słowa nie jestem w stanie je zapamiętać. Listy słówek pomogły mi bardzo podczas nauki polskiego. Przez pierwsze lata pobytu w Polsce miałam karteczki ze słówkami w różnych zakątkach mojego domu. Miałam również notesik, które wszędzie ze sobą zabierałam i gdzie notowałam wszystkie nowe słowa. Tobie również notatki pomogą, dlatego rób je zawsze, gdy słuchasz podcastów. Oczywiście nie możemy zapomnieć o transkrypcjach. Większość podcastów przeznaczonych do nauki hiszpańskiego posiadają transkrypcje, które ułatwiają dobre zrozumienie tekstu. Szukaj, pobieraj transkrypcje i czytaj je podczas słuchania podcastów. Jest to świetne połączenie, ponieważ w tym samym momencie ćwiczysz umiejętność czytania, jak i słuchania. Jak już wcześniej powiedziałam, w mojej Akademii Hiszpańskiego dostępne są transkrypcje do wszystkich moich podcastów. Dlatego każdy uczeń mojej Akademii ma dostęp do wielu podcastów, jak i ich transkrypcji. I porada numer 5. Uzupełnij naukę o inne narzędzia. Podcasty to niewątpliwie świetne narzędzie do nauki hiszpańskiego. Ale to nie jedyne. By efektywnie uczyć się hiszpańskiego, nie możemy robić jedynie jednej rzeczy, ponieważ musimy ćwiczyć różne umiejętności językowe. Na przykład w mojej Akademii Hiszpańskiego są dostępne nie tylko podcasty, ale również inne materiały dydaktyczne, jak kursy, ćwiczenia do nauki gramatyki, jak i grupy konwersacyjne, gdzie rozmawiamy z rodowitymi Hiszpanami. Dzięki temu nauka hiszpańskiego odbywa się na różnych płaszczyznach i jest bardzo efektywna. A to wszystko oczywiście za niską opłatą. Tutaj zostawię Ci link do mojej akademii, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat nauki języka hiszpańskiego ze mną. Podsumowując, w internecie jest mnóstwo
mnóstwo materiałów do nauki języka hiszpańskiego. Dlatego szukaj, szukaj, znajdziesz, z pewnością znajdziesz te materiały albo te narzędzia, które są dla ciebie najbardziej optymalne. Okej, oto moje 5 porad do efektywnej nauki języka hiszpańskiego za pomocą podcastów. A ty, znasz inne ciekawe sposoby do nauki hiszpańskiego z pomocą podcastów? Jeśli tak, podziel się tym w komentarzach. A jeśli podobał się tobie dzisiejszy filmik, to czekam na lajka i pamiętaj o subskrybowaniu mojego kanału, by być na bieżąco z wszystkimi nowościami. A my widzimy się podczas kolejnego filmiku. Adios!